Witajcie Motoświruski w kolejnym odcinku samochodowej Kosmetyczki. W tym odcinku, jak już zdążyliście przeczytać, zajmiemy się bardzo ważnym tematem, czyli jak poprawnie przygotować samochód do woskowania. No ale przecież nie będę woskował całego samochodu. Przecież tylko lakier się woskuje. Co szyby też mam woskować. Weź się za robotę a nie się wymądrzasz. Już teraz zapraszam Was do oglądania. Na pewno wiele osób spotkało się z tym, że kupiło super, hiper, ekstra zaawansowane woski, które miały siedzieć na lakierze 10, 12, 15, 30, 80, 100 miesięcy, i nagle okazuje się, że one znikają po 2-3 miesiącach. I to znikają tak bezpowrotnie, bo przygotowanie powierzchni to nie tylko umycie lakieru i nałożenie wosku. Co prawda dla niektórych. To może wystarczy, ale niektórzy jednak chcą zmaksymalizować pobyt tego wosku na lakierze i sprawić, aby to, co pisze producent na puszce czy też na opakowaniu, rzeczywiście miało sens. Bo ja ten samochód mam umyty i tak naprawdę mógłbym go już nawoskować, ale pewnie po dwóch, trzech, nawet i tygodniach przy takiej aurze, jaką mamy, mógłby już zniknąć. I na pewno przygotowanie powierzchni jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga zaopatrzenia się w pewną grupę produktu. I ja Wam teraz krok po kroku chciałem pokazać, co należy zrobić, aby właśnie przygotować tą powierzchnię do woskowania. Jeżeli ktoś z Was oczywiście ma jakieś inne sugestie albo pomysły, to zapraszam do komentowania. Tam każdy konstruktywny komentarz się przyda, oczywiście. Więc już teraz Wam pokazuję i zabieramy się do pracy. Większość osób jest zgodna, że jedną z pierwszych czynności, jaką należy wykonać, Oczywiście po umyciu samochodu, czy to tam umyliście lancą, nie wiem, aktywną pianą na dwa wiadra, cokolwiek i usunęliście właśnie ten brud, który dało się usunąć, tam nie wiem, piach, pył, błoto, śnieg, nie wiem co tam jeszcze na waszym samochodzie występuje, ale usunęliście wszystko wszystko to, co dało się usunąć za pomocą mycia. To właśnie pierwszym etapem pomyciu to jest usuwanie zanieczyszczeń chemicznie. Ja tu mam akurat korosol, który usuwa głównie zanieczyszczenia metaliczne. Wystarczy po prostu spryskać daną powierzchnię, dać temu produktowi 5, maksymalnie 5, 3-5 minut, aby zaczął działać, i potem spłukać daną powierzchnię. Więc spryskujemy sobie delikatnie daną powierzchnię. Widzicie, to nie jest proste. Pamiętajcie, że takie środki są, jakby to Wam powiedzieć, ostre chemicznie i potrafią dawać taki nieprzyjemny zapach. Zgniłego jajka. Jeżeli czyszczenie chemiczne macie już za sobą i usunęliście te wszystkie metaliczne zanieczyszczenia, których nie udało Wam się usunąć podczas zwykłego mycia, to teraz czas przejść do czynności, którą tygryski lubią najbardziej. A ta czynność nazywa się glinkowanie. To jest moja glinka i tak jak wiecie z odcinka o glinkowaniu, że usuwa ona większość niewidocznych zanieczyszczeń, które też są przyspojone do lakieru. Moim zdaniem, zaznaczam, że to jest moje zdanie, jeżeli ktoś nie chce kupować takich środków chemicznych do usuwania zanieczyszczeń, to oczywiście może zakupić sobie glinkę. Może zakupić ją taką mocniejszą, która naprawdę wyciągnie te wszystkie zanieczyszczenia, ale na pewno będzie musiał zużyć tej glinki więcej. Ale nie będzie musiał używać też zbytnio chemii, bo może troszczy się o środowisko i nie chce za bardzo. Zaśmiecać, więc wystarczy mocniejsza glinka, dobry lubrykant i też możecie wyglinkować. Oczywiście po chemicznym usuwaniu zanieczyszczeń też warto wyglinkować samochód, aby być pewniejszym, że większa liczba zanieczyszczeń została usunięta. Ci, co oglądają moje odcinki, wiedzą, że ja jako lubrykant do glinki używam zwykłego szamponu z wodą. Więc sobie spryskuję teraz po prostu daną powierzchnię. Spryskuję też dodatkowo glinkę. Żeby jeszcze bardziej ją nawilżyć. Już mam ją oczywiście wypracowaną i delikatnie miejsce przy miejscu glinkujemy, usuwając większość zanieczyszczeń. Kolejnym ważnym krokiem, którego nie należy pomijać, to czyszczenie lakieru. I ktoś teraz może mnie wyśmiać, bo przecież umyłem ten samochód. Wyczyściłem chemicznie. Wyczyściłem go glinką. Przecież ten lakier ktoś już powie, jest czysty. Weź to na wosku, już nie maruj, kończ ten odcinek. No ale nie, bo są takie produkty typu cleaner, które dogłębnie, no może nie tyle że dogłębnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale czyszczą ten lakier, tam nie wiem, z pozostałości jakichś wosków, olejów, troszeczkę wyciągają te drobne zarysowania, bo są cleanery lekko polerujące albo w ogóle nie polerujące, tylko po prostu czyszczą, wyjaławiają, żeby nie było, bo są dwa rodzaje. Więc ja tutaj będę mieszał te pojęcia troszeczkę. Więc można usunąć jakieś zarysowania tymi cleanerami, oczyścić, przygotować powierzchnię pod wosk, czyli tak, żeby ten wosk z tym naszym lakierem związał maksymalnie dobrze. I takie produkty, to m.in. innymi Ultimate Polish Pre Waxing, które można nakładać ręcznie, maszynowo i producent sam pisze, że to środek do czyszczenia lakieru. Ostatni krok przed nałożeniem wosku. Ja też uważam, że taki produkt jak Ultimate Compound, który też jest do nakładania maszynowego i ręcznego, też może służyć jako cleaner, bo też ma właściwości czyszczące lakieru, tylko jest mocniej polerujący niż ta oto czysta politura. Mam tutaj też jeszcze jeden produkt, bo nie wszystkie musicie takie kupować, ale tej samej firmy. To jest Rabbing Compound, i to też jest środek do czyszczenia lakieru i też go od razu poleruje i odżywia. Usuwając tam takie większe zarysowania, ale ten produkt jest tylko do stosowania ręcznego. Więc bierzecie sobie aplikator, nakładacie sobie jakiś dowolny produkt, może być ten, może być inny. Producenci mają pełno tych cleanerów, wystarczy, że sobie wpiszecie cleaner, w wyszukiwarkę, i wyskoczy wam masa, masa produktów. Więc aplikator, nakładamy i miejsce przy miejscu cleanerem czyścimy ten lakier. Wiem, że tego teraz nie będziecie w stanie zobaczyć, ale podzieliłem sobie maskę na pół. Tutaj już użyłem cleanera, tutaj jeszcze nie. I chciałem Wam pokazać różnicę, żeby ktoś nie powiedział, że ten cleaner nie jest potrzebny i że to jest jakiś wymysł, żeby, nie wiem, zarabiać na klientach i nie wiadomo co, bo może ktoś sobie tak myśleć, ale ma to jakiś sens. Zobaczcie. Tutaj, jeżeli położę sobie naprawdę delikatnie, mam wiotką rękę, żeby tak wam powiedzieć, wiotką dłoń, może i delikatnie kładę, i zobaczcie. Tu mi się żaden palec nie zacina. To wszystko płynnie działa. I teraz z taką samą delikatnością i wiotką dłonią kładę tutaj, i zobaczcie, jak. Daje mi to opór widzieliście różnicę, widzicie różnicę? Zobaczcie, tutaj naprawdę ciężko mi się w ogóle rusza tą dłonią, a jeżeli na, na docisnę, to ciężko jest przesunąć rękawiczkę. Tutaj, jeżeli nawet docisnę, to zobaczcie jak sobie płynnie przejeżdżam, więc naprawdę użycie cleanera ma sens w czyszczeniu lakieru i w tym, aby ten Wosk lepiej siedział właśnie na waszym lakierze. I teraz już wiecie, jak moim zdaniem dobrze i poprawnie przygotować wasz samochód do nałożenia wosku. Czyli myjemy, używamy chemii do usuwania chemicznego tych chemicznych, chemicznego usuwania zanieczyszczeń, glinkujemy, używamy cleanera, a na końcu, na końcu przechodzimy właśnie do tej najbardziej przyjemnej rzeczy, czyli do woskowania. Pamiętajcie, że wosk podobno obniża napięcie, redukuje stres, odpręża, potrafi relaksować. Jeżeli coś komuś się nie podobało, albo coś by zmienił, albo może ja czegoś nie dopowiedziałem, to pamiętajcie, możecie napisać komentarz, abyśmy wszyscy wspólnie mieli jedną fajną wiedzę. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapeczce w górę bądź w dół. Ja Was do niczego nie zmuszam. Możecie wchodzić też na Instagrama. Pamiętajcie o sklepie na Allegro i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!